Witajcie w drugiej części naszej komiksowej rozmowy na temat nadchodzących hitów i filmów i ekranizacji komiksów. Jak widzicie, miejsce jest odpowiednie. Tak. I ruszamy tym razem z Marvelem. Z Marvelem. Zobaczymy, co Marvel przygotował dla nas na najbliższe lata. Mamy rok 2013. W tym roku zobaczymy jeszcze Big Hero 6. Jest to film Disneya w 3D, bardziej bajka, ekranizacja jednego z komiksów, który chyba nie jest nawet częścią uniwersum, jeśli jest, poprawcie. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie. Animacja zapowiada się jako nawet fajny, rozrywkowy film. Ale nie dlatego tu jesteś. Ale nie! Musi być Thor, albo Hulk, albo inne. Zaczniemy od tego, że Marvel i Sony spotkali się, żeby porozmawiać na temat Spider-Mana. No, to jest news po prostu, który wgniata. Czyżby w końcu miał się udać? Czyżby w końcu Spidey, Peter Parker miał dołączyć do ekipy? Przecież on jest jedną z najważniejszych postaci w Avengersach. Dołączyć do obsady i chociaż się pojawić. Niech on nawet mignie gdzieś tam, puści tą pajęczynę i po prostu przeleci przez 3 sekundy. Ja będę ukontentowany już, cokolwiek. Błagam, Sony. Wielu fanów trzymało kciuki za porażkę Spider-Mana 2 i tak też się stało, recenzje są negatywne, opinie są bardzo negatywne, scenarzysta gdzieś tam im odleciał. Nie układa się i bardzo dobrze z tego powodu, że Sony w końcu chyba zdaje sobie sprawę, że bez tych Avengersów będzie jedynie tracić, a z Avengersami będzie jedynie zyskiwać. To Spidey jest bardzo ciężką postacią, wbrew pozorom do ugryzienia. Spidey, który prowadzi w komiksie narrację praktycznie non-stop, w filmie ciężko, może właśnie bardziej forma serialowa by mu pomogła, że można by przeciągnąć te wszystkie wątki. No, ja jestem bardzo ciekaw, no chciałbym zobaczyć Iron Mana obok rozwalającego budynek Hulka i nad nim przylatującego Spidermana. Byłoby super, super. Ważny jest scenariusz tej produkcji, mianowicie jak może wiecie, może pamiętacie, Kapitan Ameryka 3 miał walczyć z Batman vs Superman, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. I wszyscy mówili, że dobra, Kapitan jest fajny, Marvel jest fajny, coraz bardziej się rozwija, ale czy naprawdę może walczyć z dwoma największymi bohaterami w historii? I okazuje się, że może. Jest taka opcja, dlatego, bo Kapitan Ameryka 3 według plotek ma bazować na komiksie Civil War. Komiks polega na tym, że po pewnej zawierusze Tony Stark stwierdza, że każdy bohater musi jakby podpisać dokument z rządem, gdzie mówi, jaka jest jego tożsamość i bohaterowie mają współpracować. Kapitan Ameryka, mimo że jest Ameryką, mówi nie, nie będziemy współpracować z rządem, jesteśmy sami, stanowimy siłę. To się nazywa Superhero Act, Patriotic Act, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie nazwy. No i Tony, tak jak powiedział Artur, wspiera ten projekt. A Kapitan Ameryka, który jest za zachowaniem prywatności, brakiem wigilacji, demokratycznego podejścia do życia, nie chce tego i zrzesza wokół siebie także bohaterów, którzy są przeciwni, a Tony Stark zrzesza no, rząd i innych, którzy podpisują ten akt, bo ten akt zobowiązuje każdego superbohatera do wyjawienia swojej prawdziwej postaci. Tożsamości. I tu właśnie kluczem jest Spider-Man, który jest między tymi dwoma postaciami rozbity i musi zdecydować, jeśli to przejdzie, sądzę, że DC ma jeszcze większą konkurencję niż miało do tej pory. Będzie ciekawie, ale wróćmy do pozostałych produkcji. Mamy rok 2014. 2015 wchodzi do kin Avengers Age of Ultron. Myślę, że będzie rozwałka. Po prostu będzie dobra zabawa. Nowe wieści mówią o tym, że efektów jest póki co jak najwięcej, więcej niż Strażnika z Galaktyki. Co? Dla mnie? Okej, dobra, zobaczymy. Już wcześniej Nowy Jork był praktycznie cały zrobiony komputerowo. Tak. Będzie nieźle, potem mamy Ant-Mana. Nowy początek. Nie wiem jak tutaj się ustosunkować do Ant-Mana, bo on ma przekomiczny kostium generalnie. Koleś, który się zamienia w miniaturkę i może wchodzić komuś do nosa albo w inne otwory ciała. Brzmi dosyć przerażająco. Jak tam będzie zbudowana fabuła? No tego w ogóle jestem bardzo ciekaw. Na pewno pójdę do kina, ale w ogóle poczekam na pierwszy zwiastun, bo też ciężko jest mi powiedzieć coś. Komiksu nie czytałem, także się nie orientuję niestety. Bohater sam ma wielu fanów, więc myślę, że nie wiedzą, że podejmują ryzyko. Tak, człowiek mrówka jednak. Potem mamy 2016 rok, Kapitan Ameryka 3, o którym mówiliśmy, i Doctor Strange, gdzie castingowe plotki pojawiają się każdego dnia. Na to czekam z wielkim tęsknieniem. Uważam, że z castingu najbardziej pasuje... Zapomniałem. Joaquin Phoenix? Tak, Joaquin Phoenix. Uważam, że byłby świetny w tej roli.
plotki odnoś Benedicta Cumberbatcha. Błagam, on jest świetnym aktorem, ale nie, po prostu nie. Ostatnio Keanu Reeves powiedział, że byłby chętny. Chciałbym. Oraz Ewan McGregor. No okej, okay, no Obi-Wan może dać radę, ale Phoenix myślę, że najlepiej by się sprawdził w tej roli. Najlepiej. Bardzo czekam na ten film, bo to jest fajnie, ciekawa postać po prostu zbudowana. Wszystkiego chyba nie damy rady opisać. Wychodzi aż tyle filmów, bo w 2016 roku wychodzi aż 7 filmów o superbohaterach. To już na szybciora. Mamy jeszcze w takim razie po kolei X-Men Apocalypse. Czekam. Bane będzie grał Apokalipsa. Według mnie świetnie. Bardzo fajnie, jestem ciekaw. Deadpool na początku roku. No jest... zobaczymy, wszystko zależy od kwestii wiekowych. Wydaje mi się, że chyba studio zrozumiało w końcu, że jest to film, który fani chcą. Będzie bardzo dużo fanserwisu, dużo rzeczy. Tylko, że R wciąż morduje filmy w Stanach, wciąż. To jest niezmienne. R to jest zabójstwo finansowe niestety. Dalej mamy Sinister Six pod koniec roku, jeśli Sony w ogóle coś z tym zrobi. Nie, uważam, że to trochę bez sensu robić. Po dwóch filmach film o 6 przeciwnikach. Dalej mamy Wolverine 3. 2017. Ja już bym sobie odpuścił Wolverina. Nie, on w X-Menach biega. Czy jest kolejny film potrzebny? No ostatni film był spoko, ale no dupy, za przeproszeniem, nie urywał. To nie jest trylogia, której ktokolwiek chce. Nie. Dalej, nieznany film Marvela, nie wiadomo co to będzie. Ciekawe. Sinister Six 2. Nie wierzę. Pominęliśmy Fantastyczną Czwórkę w roku 2015, bo w 2017 będzie jej druga część. Biję pokłony, przepraszam. Fantastyczna Czwórka, podobnie jak i Zielona Latarnia, to są filmy, które zostały zekranizowane w sposób obrzydliwie tragiczny i nic tego nigdy nie zmieni. Nie wiem, jak można ciekawie przedstawić grupę 4 osób w niebieskich kostiumach, gdzie jeden płonie, a drugi się rozciąga i nie, tak dalej. Po prostu... Ciężko. Miałoby to potencjał, znowu, gdyby było u Marvela. Tak. Bo Galactus gdzieniegdzie mógłby się pojawić i tak dalej. Dalej. Spin-off Spidermana z bohaterką w roli głównej, pewnie chodzi o czarnego kota. Nie, to nie ma sensu. Tak, z bohaterką w roli tak, głównej. Female lead, Spider-Man spin-off. O mój Boże, myślałem, że chodzi o Venoma, ale to nie. Ja uważam nie. Wyjdzie Catwoman, film, którego mam nadzieję nie oglądaliście. Nie, z Halle Berry. Tak. Potem Venom Carnage. To będzie bardzo ciekawe. To jest, tutaj jest duży potencjał na fajną rzeź na ekranie. Te postacie komiksowe są fajne, bo są mocno wypaczone. Oby tego nie było to zjedzone w sposób dramatyczny. Och nie, ten zły Venom, ta obca cywilizacja pochłonęła moje ciało. Och nie, muszę z tym walczyć. Oby byśmy tego uniknęli, bo... Nie będziemy źli, musimy pokonać Carnage'a i tak, tak, bo jednak w komiksie no, te postacie były mocne, zdecydowane, wiedziały co robią, także... No ale lecimy dalej. Dalej jest Flash od DC, potem mamy nieznany film Marvela, nieznany film Marvela. Nieznany film X-Menów, Aquaman, nieznany film Marvela, o Marvel będzie szalał, Spider-Man 3 dopiero w roku 2018. Nie ma co dodawać, myślę. Dalej mamy tak naprawdę już wszystko. Wiele nieznanych filmów Marvela, nie wiadomo jak ta trzecia faza będzie się układać. Pytanie zostaje jeszcze, co nas czeka z produkcji serialowych. Jak na razie mamy Arrow, który trwa, mamy Flasha i mamy Gotham. Piszcie w komentarzach, co uważacie na temat każdego z tych seriali. I piszcie w komentarzach w ogóle, czy filmy komiksowe nie pękną w pewnym momencie. Czy bańka, która się dmucha, ilość tych filmów, 7 filmów jednego roku, czy to w pewnym momencie nie pęknie i nie spadnie. Dla przeciętnego widza, który nie jest fanem może tak jak my, ja myślę, że jest ciężko odnaleźć się w tych wszystkich filmach, gdzie, kto, z kim, dlaczego i dlaczego się nie spotykają razem i tak dalej, w jakich to jest uniwersach. No, jeżeli siedzicie w komiksach, to wiecie, ile tam jest multiuniwersum i komiksów i tak dalej. To jest bardzo ciężki w ogóle gąszcz do zrozumienia. No nie wiem, no 2020 no to jest jeszcze kupa lat i kupa filmów, no zobaczymy. No. Gazetki z filmami na DVD będą szaleć po prostu ze szczęścia. No. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło w coraz lepszą stronę. Jak pokazują Strażnicy Galaktyki, ja myślę, że to jeszcze nie jest koniec i na każdego Wolverina dostaniemy jednych Avengersów. Tak, no jest jeszcze plotka, że Avengersi mają się spotkać z Strażnikami Galaktyki, przynajmniej w jakimś tam małym stopniu. Też jestem bardzo tego ciekaw. No zobaczymy, no dużo emocji przed nami, po prostu geekowe orgazmy będą nas zalewać, no i nic, zostaje nam czekać. Czekajcie na recenzje, czekajcie na premiery i tak naprawdę tyle. Tyle i do zobaczenia w jakimś kolejnej produkcji.